Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Wtorkowy temat dla reportera. Już rozpoczynamy. Jarek Adamek przed mikrofonem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. I zapraszamy Państwa pod numer 65 529 55 29 we wtorek, kiedy już nie trzeba dzwonić do przychodni, bo w poniedziałek to robimy zawsze. Jarku, ty też? No nie wiem. Ja do przychodni też dawno nie dzwoniłem, ale byle tak dalej. Nie spieszy mi się, żeby wydzwaniać do przychodni. 65 529 5529. Co tam u Państwa przy wtorku? Zapraszam oczywiście do dzielenia się z nami swoimi różnymi problemami, sprawami, radościami, troskami. Po prostu proszę wybrać ten numer na klawiaturze 65 529 5529 i sobie pogadamy. Pogoda się dzisiaj już zaczyna robić. Dobra, linia jest wolna. Linia jest wolna, my tu też polecamy się. My tu też sprężeni, żeby z Państwem rozmawiać, więc tylko gotowi do pomocy takiej. Tylko dzwonić. Patron. Zapraszam bardzo gorąco. Na razie jakoś tak leniwie to wszystko. O, i już wywołałeś. Zobaczymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja dzwonię w tej sprawie chodzi o drogę z Kaczkowa do Czarniny. Ona jest wykonana na nowo, natomiast całe pobocze jest obsypane takim kamieniem, który leży generalnie na drodze. Nie wiem, czy to firma ubezpieczeniowa PZU zatrudnia pracowników, żeby ten kamień wysypać i żeby nam po szybach te kamienie spadały i te szyby wybijały w samochodach. Po prostu jest to tak nieudolnie zrobione. Może by ktoś przyjechał i posprzątał chociaż te kamienie z tej ulicy, bo uważam, że firma, która to wykonała, no, zrobione to jest trochę bezmyślnie. Więc no taka uwaga po prostu. Okej, dziękujemy pani bardzo. Spróbujemy ustalić oczywiście teraz, jeżeli to jest Kaczkowo-Czernina, to przypominam, że tu się dwie gminy, dwa powiaty łączą, więc teraz jeszcze trzeba będzie ustalić, po czyjej stronie one bardziej są, czyli czy powiatu leszczyńskiego, czy powiatu górowskiego, ale spróbujemy to wyjaśnić. A tej firmie, o której pani mówiła, to raczej nie zależy na tym, żeby jednak takie rzeczy się działy. Natomiast chciałem powiedzieć, że na ścieżce rowerowej między Nową Wsią a Dąbczem podobna sytuacja jest, ale na ścieżce rowerowej. Nowa Wieś, Dąbcze. Ach, tu? Tam przy tym zjeździe, na tej górce, tam się wysypuje ten taki tłuczeń, który jest na poboczu, na ścieżkę bardzo mocno. Tak sobie patrzę. Kaczkowo-Czernina. Większy, dłuższy odcinek jest chyba po stronie powiatu leszczyńskiego niż po stronie powiatu górowskiego, no ale rzeczywiście ta droga przechodzi przez no dwa województwa nawet, tak? Bo to jeszcze jest dolnośląskie i wielkopolskie, także no dobra, spróbujemy wyjaśnić, kto tam powinien tę drogę pozamiatać. No być może wykonawca właśnie w ramach gwarancji. Teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wujek, dobra rada, się zmieniam ksywę na Janosik, odbieram bogatym, daję biednym. Ponoć byłem podobny. A propos ścieżek, powinni policjanci na rowerach się przejechać po tych ścieżkach, bo z Konkolewa do Nowej Wsi tam wiecznie są te flaszki porozbijane, już wspominałem o tym. Mhm. I to ludzie robią specjalnie, ale jadąc ostatnio przez przejście podziemne na Zaborowo, na samym dole człowiek nie wyhamuje, są rozbite szkła i to ile. Mhm. Ale ja chcę nawiązać do spraw bezpieczeństwa, bo tutaj Leszczyński Informator Medyczny, gdzie można znaleźć defibrylatory, te AED. To są zakupione w zasadzie za pieniążki publiczne i ja byłem w Inspekcji Transportu Drogowego, a u nich na ścianie wisi defibrylator przeznaczony do użytku zewnętrznego i wisi tam 24 godziny, a chyba i się pytałem, to powiedzieli mi, że jest GUS-u, Główny Urząd Statystyczny.
Czy Główny Urząd Statystyczny już jest podmiotem gospodarczym czy prywatnym? Chyba z naszych podatków opłacany. To się pytam, co on tam robi? Ale źle, że jest? No pewno, że źle, bo jest dostępny 8 godzin, chyba 24. Nie jest guszczy, no on powinien być na zewnątrz. Aha, że na zewnątrz powinien być, to jest z naszych podatków. Okay. Może pan tam zadzwoni, panie Adamek, bo pan ma władzę sprawczą i wykonawczą i sądowniczą prawie, że nie ma tu go w wykazie najnowszym, także on powinien się tam znaleźć. Jest stacja benzynowa, jak nie mają kamer, to wysunąć go albo na stację. To jest za nasze pieniążki. Pozdrawiam wszystkich potrzebujących i... Dziękuję bardzo, miłego dnia życzymy. Właśnie sobie chcę zobaczyć, czy jest taki spis. Jest AED na terenie Leszna, jest taka strona. Rzeczywiście, na stronie miasta Leszna jest ta informacja. I jest rzeczywiście wykazany, ale nie wiem właśnie, czy w tym miejscu. Może sobie po prostu ten urząd statystyczny taki defibrylator zafundował sam, bo duża część tych defibrylatorów była montowana w ramach budżetu obywatelskiego, przypominam państwu. To już będzie z 2 lata, jak nie więcej. 65 529 5529. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do dzwonienia we wszelakich rzeczywiście sprawach dzisiaj. Kolejna. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Ja chciałem zrobić podziękowanie za połatanie dziur z wjazdu z Gostynia na Stary Gostyń. I żeby jeszcze połatać dziury z wyjazdu Gola na Klony. Gola. Tam na dole przy tym pomniku tam takie dziury straszne, że nie idzie przejechać. Dziury, dobrze. Ale tak już możemy podziękować. I kwiaty i motyle jak najbardziej. To oczywiście. Dobrze, Grzegorzu, szykuj kwiaty i motyle, dziękuję, bo dawnośmy nie grali. Proszę bardzo. Dziękujemy za już, prosimy o jeszcze, teraz prosimy o załatanie dziur na skrzyżowaniu Gola Klony. I prosimy już z nami rozmawiać. Dzień dobry, witamy kolejną osobę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. A tu kwiatów motyli nie będzie. No trudno. Prawi się kłania. Dziura na dziurze, dziurą pogania. Skrzetowskiego 4, za głowy 1. Jest ładnie powycinane. A dziury są dalej. Za głowy 1. I to są klasyczne dziury. Nie tak, że tam coś jest zrobione i widać, że rozgrzebali. No powycinane, tylko... jak ktoś wjedzie, ja jadę rowerem. Powycinany asfalt jest, tak? Ja muszę tak kierować rowerem, żeby... No. Skrzetuskiego za głowy. To tak. Jest jakieś skrzyżowanie, jak rozumiem. No, bo to się wyjeżdża ze Skrzetuskiego, skręca się w lewo, jest za głowy, zaraz. Ale dziura na dziurze. Okej, okay. Pozdrawiamy serdecznie samorząd Rawicki. Wskazujemy Dzięki. To miejsce, które słuchaczowi szczególnie doskwiera. Swoją drogą, no pan Skrzetuski blisko pana Zagłoby, to uroczo. Tak. Bardzo. Może przez to te dziury, bo używali szabelek na przykład do ćwiczenia. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Też bym... Dzwonię z Rawicza, chciałbym się dołączyć też. Dziura na dziurze, ulica Spokojna, tragiczna ulica Grota Roweckiego koło szpitala Krzyżówka. Dziura jest tam bardzo potężna, nie wiem jak tam karetki w ogóle się poruszają. Bardzo duża dziura jest na Zielonym Rynku, na zakręcie praktycznie. Zielone... No i to tak pokrótce. No, się nam wysypało, a to bo ja przepraszam, ja Rawicz znam dość słabo, jeżeli idzie o, tak. o topografię Gdzie? Miasta. To jest jeden mniej więcej fertel, czy to są trzy zupełnie różne miejsca? To są trzy różne miejsca. Grota Roweckiego to jest blisko Stadionu Żużlowego. Aha. Spokojna ulica to jest blisko Stadionu Piłkarskiego Rawirawicz. A Zielony Rynek to jest bliżej więzienia. Okej. Trzy różne punkty.
Czyli panie burmistrzu, już mamy pięć pozdrawiam, dziur... miłego dnia. Tak, pięć dziur z Rawicza dzisiaj mamy zgłoszonych. Ja myślę, że można by jakiś sprawny, ktoś komputerowo ogarnięty by mógł taką mapę dziur w Rawiczu. I się jedzie i taką, wiesz, na tych Google mapach po prostu, jeszcze satelitarny obraz do tego. Bo może to dziury widoczne z kosmosu są jeszcze. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja jestem mieszkańcem spółdzielni Jeszczyńskiej Mieszkaniowej. Chodzi mi o studzienkę kanalizacyjną przy bloku 43-35 na Grunwaldzkiej ulicy, tu koło Żabki niedawnej. Tam jest nowo droga wybudowana, ten parking. No i chodzi, że ta studzienka już ona jest od ponad roku cały czas zatkana. Tam zwracałem uwagę pracownikom tej Jeszczyńskiej spółdzielni mieszkaniowej, żeby to przekazali po prostu, nie wiem, czy do wodociągu, czy coś. No bo jak po prostu są takie opady, to tam no, meje jezioro, nie? Grunwaldzka, jeszcze raz. Przy bloku 43. 43. To przy Żabce, przy samej Żabce. Żabka. Zatkana studzienka. Ale ogólnie po prostu te studzienki tam trzeba no, wziąć na tym terenie, no poprzepchać trochę, tak? Teren spółdzielni rzeczywiście, ale myślę, że spółdzielnia musi tu z MPWiK-iem faktycznie się dogadać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. 65 529 5529. Zapraszam państwa. Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzwonię z Zaborowic, gmina Bojanowo. Okej. Mamy pytanie. No wieczny problem to mamy z wodą, jak się zaczynają gdzieś tam sezon wiosenny. No mieszkańców nie ma wody po prostu do celów bytowych. Tak, pamiętam ten telefon, tam kolega już, że tak powiem, dostał ten temat, ale nie wiem jak jest daleko, więc muszę go zapytać. Tam były dwie miejscowości, pan pamiętam chyba nawet dzwonił, że tam znaczy są się, dwie miejscowości, jest, które mają problem. No pewnie bo na górce jesteśmy i pewnie dlatego na piersi jakoby no, tej wody nie mamy, nie? I macie teren nagrodzisko takie. Można zamek wznieść, jak na górce. Ale wody nie ma. Dobra, rozumiem, tam ktoś tłumaczył nawet, że tam jakaś firma jest, która duży pobój ma, tak? Tak, coś no takiego niestety tam. Nie chcę tam dosłownie mówić, no ale no zaczyna się wiosna, zaczyna się jechać w pole, no i... ja potrafiłem, mieszkając na górce, nie mieć w zeszłym roku 4 dni. W ogóle? Znaczy od drugiej po południu już wody to zapomnę. Ale państwo macie wodociąg, czy wodociąg? Wodociąg. I nie i jest za słabe ciśnienie, jak rozumiem? I no nie ma w ogóle, nie? No nie bo no jest takie pobory są, że no... Dobra. Dla szarych ludzi nie starcza. Dobrze, ja się koledze przypomnę z tym tematem, bo rzeczywiście rozmawiałem z nim o tym, że właśnie w gminie Bojanowo... No, my temat wrócił, no znowu, no już się zaczyna coraz częściej teraz. No jak zresztą co roku na wiosnę. Jak to mieszkańcy mam od 20 lat to samo, no ale no już trochę przesada, nie? No, pewnie gmina by musiała pomyśleć o jakichś inwestycji po prostu, nie wiem, czy tam jakieś... Czy to można pompę dołożyć, czy trzeba coś więcej? No, dobra. Tego nie wiem, nie? No, dobra. Ale no... Okay. Nie wiem, gdzie to szukać po prostu pomocy, no bo dzieci też nie chce się wykąpać wieczorem, coś do szkoły, a tu mówię, w zeszłym roku czy dwa lata temu pandemia, niby wielce dbanie o higienę, a tu mówię, no cztery wieczory do studni, dobrze, a w studni jeszcze idzie wziąć wiadrem, naciągnąć i jakoś to... Rozumiem, że dzieciaki niekoniecznie płakały z tego powodu, że się nie... No nie, ale... Okej, dobra, dziękuję panu bardzo, pozdrawiam serdecznie, do przerwy mam jeszcze dwie minuty, więc zapraszam państwa do dzwonienia, 65 529 5529, i mamy telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry panu, słuchamy. Dzień dobry. Proszę państwa, ja dzwonię w sprawie ulicy Narutowicza. Cała ulica Narutowicza to oprócz jednego miejsca jest, można powiedzieć, tak normalna. Ale jest takie miejsce często odwiedzane tutaj koło naszego Leśna przez różnych tutaj przyjeżdżających na zakupy. Jest kawał takiej ulicy od Wilkońskiego do bodajże to jest tam ulica Rataja chyba. Tam jest taki kawał chodnika, który po prostu wciąż jest zarośnięty, niezadbany i to co odstrasza w ogóle takich przyjezdnych tutaj, jak tak popatrzą na tą stronę. Czyli chodnik między skrzyżowaniem z Wilkońskiego i skrzyżowaniem z Rataja na wysokości naszego Leśna, tak? Tak. I tam pańskim zdaniem remont, czy po prostu wystarczyłoby te zawieszle jakoś tam posunąć? Nie, no tam kiedyś była propozycja chodnika, ale byli tacy wpływowi ludzie, którym to się nie podobało,
i to zaniechano. Mhm. A to raczej chodzi o chodnik, bo to dużo ludzi po prostu do tego osiedla dochodzi. Mhm. Ale, ale chodnik jest, tak? Nie ma. To jest trawą porośnięte. Nie ma chodnika. No dobrze. Czyli zbudować chodnik. No tak by wynikało z tego. Zbudować chodnik, dobrze, no to wie pan, no to już jest taka inwestycja troszkę, że to nie są sprawy na już, natychmiast, ale złożymy prośbę o chodnik w tym miejscu, oczywiście. Dobrze. Czyli sama końcówka ulicy Narutowicza już przy wylocie na północ. Dziękuję bardzo. I teraz Grzegorzu, krótką przerwę może zrobimy. Proszę bardzo. 27 minut do godziny 10, czas na drugą część dzisiejszego tematu dla i reportera. Na kolejny telefon, który właśnie dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja słyszałem przed chwilą, jak tam jakiś gość mówił, że na Klonach przy tym pomniku też są dziury. Nie wiem, kiedy on tam jechał, ale ja mu bodajże w ubiegłym roku jechałem. Nie wiem, na jakim dużym odcinku, ale przy samym pomniku jakiś tam odcinek jest nowy dywanik zrobiony. A, gola Klony, tak pan wskazał, ten tom, że powiem... Mówił o tym pomniku powstańców, mm-hmm. A przy tym pomniku na 100% jest nowy dywanik położony, ale nie wiem, jaki duży odcinek. A no, rzeczywiście pan słuchacz nie sprecyzował, no, a pan mówi, że pan jechał rok temu. Tak, to było robione w ubiegłym roku to chyba. To może zwinęli ten dywanik. Nie, podobno, nie? No wie pan. To był czarny, trawę jeszcze można zwinąć, ale czarny... Na noc sołtys zwija asfalt, taki dowcip gdzieś był w jakimś mieście. Był, ale na pewno tam jest ten kawałek od wjazdu do lasu, chyba do samego skrzyżowania, to na 100% jest zrobione. Okej, to jeżeli nasz pan słuchacz z Goli, to może nam zadzwoni i doprecyzuje i wyjaśnimy sobie tę sytuację. Może gdzieś tam dalej, bo tam jest jeszcze droga do Kosowa i tam w ogóle. Same piękne okolice. Tak, ale mówił przy pomniku, więc dlatego mówię, że na pewno jest dywanik. Okej, dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I gdyby pan słuchacz z Goli tak tutaj skonfrontował tę opinię, bo może niewystarczająco równy jest ten dywanik, bo to różni ludzie mają różną wrażliwość podwozia. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Rawicz jest pania. A witamy kolejnego słuchacza z Rawicza. Chciałem sprecyzować, tylko właśnie zaczęły się prace na Grota Roweckiego, łatanie dziur. Ta-dam! I to jest prędkość! O godzinie 9.17 zgłoszono, o godzinie 9.27 łatają. Kurczę, ja bym aż chciał kwiaty i motyle w tym momencie. Jak ci drogowcy nas słuchają, jesteście najszybszymi drogowcami w galaktyce po prostu. A dzisiaj dzień drogowca. A dzisiaj dzień drogowca. Właśnie przejeżdżałem i wycinają, zaczęły się proces. Fajnie, cieszymy się. Dziękuję panu bardzo za tę informację. Pozdrawiam serdecznie. No, kochani, uczcie się od Rawiczoków. Mm-hmm. A tyle było punktów wymienionych, a oni już robią. Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać po prostu. No co, kwiaty i motyle trzeba zagrać, no nie ma, że tak? Woli. No to gramy. Drogowcy z Rawicza dla was specjalnie. No to jeszcze spokojna, zielony rynek z Krzetuskiego i Zagłoby. Tylko. I więcej już nic nie będziemy chcieli. Chyba, że słuchacze zadzwonią. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Jeszcze raz tutaj gola Klony. O! To ten pan chyba jeszcze nie jechał w tym roku, bo tam są takie straszne dziury, że nie idzie przyjechać. Czyli nie ma tego dywanika koło pomnika? Nie. Dywanik jest z boku, ale na samym środku, na samym dole, zaraz za tym pomnikiem, jak od Goli by się jechało, wjedzie się zaraz za tym pomnik, to zaraz tam takie straszne dziury, że jest masakra. To ten pan chyba jeszcze nie jechał w tym roku. No pan mówi, że w zeszłym roku jechał, no i mówił, no, że był nowy dywanik. W zeszłym roku mogły być elegancko, Ale w tym roku są straszne dziury tam. Czyli sytuacja się zmieniła i prośba pozostaje w mocy. Tak. Dziękuję tak. bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. 65 529 5529. Zapraszam, mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy gorąco. Halo?
Dzień dobry. Dzwonię z taką sprawą, ponieważ jak w terenie zabudowanym są jakieś tam ograniczenia prędkości, tak osobówki i ciężarówki po prostu przeginają. A jakby nam pani jeszcze powiedziała dokładnie, gdzie one przeginają? Wie pan co? To jest Krzycko Małe. Krzycko Małe. Tam rzeczywiście... Krzycko Małe. Ja bym tak proponowała może jakiś odcinkowy pomiar prędkości, tak jak jest chyba w Głogowie, jak mi się wydaje. Okej. Znaczy, powiem pani tak, oczywiście w Głogowie, w Szlichtyngowie właściwie, Szlichtyngowej, to jest oczywiście droga krajowa, więc Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za utrzymanie. W Krzycku Małym, niezwykle pięknym zresztą skądinąd i malowniczym, to jest droga powiatowa. Więc tutaj do Zarządu Dróg Powiatowych, czy aż odcinkowy pomiar, to ja nie wiem, bo oni chyba tego nigdzie jeszcze nie wprowadzili. Natomiast nie ma tego takiego fotoradaru, takiego informacyjnego w Krzycku? Że... Nie jest, koło cmentarza jest, ale to chyba nie zdaje egzaminu. Słucha, i nikt się nie słucha. Czyli jednak najnormalniejszy w świecie fotoradar, albo oczywiście więcej policji. Dobry. No, tylko po godzinie 18 nie ma co liczyć na policję, a to przeważnie pod wieczór jest takie pędzenie. Ale szanowna pani, drogówka pracuje 24 godziny tak, na dobę. Tak, ale po 18 już nie uświadczymy. Teren łowiecki polecamy w takim razie dla Wydziału Ruchu Drogowego, Krzycko Małe. Tam absolutnie kontrole są uzasadnione moim zdaniem, ponieważ tam zabudowania są bardzo ciasno, bardzo blisko drogi. Dużo ludzi chodzi i rzeczywiście czasami panowie stoicie z radarem w takich miejscach, gdzie szczerze mówiąc no niekoniecznie może tam są jacyś ludzie, ale w Krzycku to by się przydało. Tak, tak samo Krzycko Wielkie, nie? Tak samo Krzycko Wielkie też jest spędzeniem pojazdu, więc... No jest, ale to też tak chcę powiedzieć, że bardzo często to wasi sąsiedzi tak tam popylają, nie? Tak, wiem, ja jestem z Krzycka i jakoś nie popylam, bo dzieci są i zabudowania to. No pani to jest rozsądna osoba. A ci, co do Sądzi jadą pewnie i do Bukówca. Do może Sądzi, być, może być. Śmigiel tam na ten Boguszyn, tam te okolice, nie? To jakoś tam może są. Być. Dobra, Krzycko Małe, zgłaszamy problem z przekraczaniem prędkości przez pojazdy osobowe i ciężarowe. Dziękuję bardzo. No, a swoją drogą dawno nie byłem w Krzycku, musiałem się wybrać. Ja byłem niedawno i starałem się nie popylać. Fajnie, nie? Tam jest właściwie, no nie ma gdzie popylać. A tam się aż nie chce popylać, bo tam jest tak ładnie, że człowiek powinien jechać i kontemplować. Tak. Tam jest, zwłaszcza w Małym, gdzie masz jezioro tuż obok, prawda? Właśnie. Śliczny kościół neogotycki, no tam w ogóle jest urok. Wyspa, którą widać też z Krzycka Małego właśnie. Dokładnie. Tak polecamy państwu, jakbyście tak nie mieli pomysłu na wycieczkę, to do Krzycka. Jest fajnie. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dobry. Witamy. Tu się kłania mieszkaniec Rawicza. Ja tu właśnie odnośnie tu tych przedmówców wszystkich, co dzwonili odnośnie tych dróg, że mówią, że tam niektórzy, że łatają, wycinają. Wie pan co, te droga Grota Robeckiego to wygląda jak ser szwajcarski. Łatają, narobili rąd, kleksów, jakichś pierdołów, a tam co porządnie droga zrobili. No by porządnie zrobili, to każdemu by się marzyło, tylko wie pan, no trzeba te paręnaście milionów mieć jeszcze, nie? No ale te ronda są, rozumiem, tam koło więzienia to zrobili w miarę, ale tam te reszty to są kożą mierza, to tak wygląda by ptak nastrał. Masakra normalnie. Ja lubię. Nałożyli pieniędzy na rynek betonowy, wszystkiego, ani drzewek, ani ławków narobili, aby mieli drodze. Pielgrzymka przyjechała z Watykanu. No może jakaś zabłądzi i przyjedzie. No. Okej, czyli Grota Robeckiego... Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy pana, czyli ten Grota Robeckiego jednak mimo wszystko łatanie to za mało, przydałaby się solidna po prostu wymiana nawierzchni, ale przypominam, że czasy na inwestycje w samorządach są obecnie słabe, bo niestety ceny szybują bardzo wysoko. Dzień dobry, witamy kolejnego dzwoniącego. Dzień dobry. Halo! Dzień dobry. Dzień dobry pani, słuchamy. Tutaj z tej strony kierowca, który jeździ na trasie w gminie Krzemieniewo. Chciałam pozdrowić wszystkich uczniów, którzy w piątek zbierali śmieci z rowów. W lesie widzę, jadę jakieś worki, myślę sobie, znowu ktoś śmieci wyrzucił. Aha. Chyba zadzwonię do pana Jarka. Wyjeżdżam za zakręt, a tam młodzież zbiera śmieci i wystawia te worki z lasu na pobocze. Także brawo. Oczywiście, że brawo. Brawo dla nich za to, że posprzątali, a
trzeba skarcić tych, którzy powyrzucali tam te śmieci. Tak jest, ale worki są już pozbierane, bo to czasem z tym sprzątaniem świata to tak... Worki są już pozbierane. Cudownie. Od piątku są już pozbierane. No, to jak już jest w ogóle taka koordynacja, tak, bo parę razy tam, się zdarzało... Przy pomocy chyba pana strażaka tam młodzież dzielnie zbierała te śmieci. Także brawo, bierzmy z nich przykład. A po pierwsze, to nie śmiećmy w lasach. Tak jest, bo właśnie chciałem gorzką konkluzję poczynić, że brawo młodzieży, a dorośli w ciągu roku wam z powrotem zasypią te okolice. Ale nie, ale chwalimy bardzo. Dzieciaki, tak zwane ciało pedagogiczne oraz strażaka, czy strażaków i wszystkich, którzy tę akcję zorganizowali. Dla was specjalnie kwiaty i motyle. Panią słuchaczkę pozdrawiam. Młodzież podziękowana. Młodzież podziękowana, co prawda w szkole siedzą, więc nie słyszeli, ale im powtórzycie. Zresztą możecie sobie odsłuchać tej audycji w lk.pl, przypominam. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Janosik po raz drugi. Ja w sprawie tych śmieci. Gdyby były odbierane butelki PET-y, które sprowadziliśmy z zachodu, by nie było 1/4 tych śmieci, a w większości to są butelki. Ja jeszcze raz przypominam, że naszemu ministrowi Dziedziczakowi 8 lat temu, jak tu wróciłem do Polski i to powiedziałem, to elaborat mi przyszło na 8 karty. Przecież to idzie zrobić. Niemcy zrobi prosto. Jeszcze raz powtarzam. 25 centów tam, złotówkę do butelki, pan Jarek Adamek wyrzuci 4, ja za nim pozbieram albo ktoś inny, bo to jest pieniądz, jest prosta akcja. Zapisują się te odbiorniki. To by ta młodzież pozbierała, jeszcze zarobiła. No dokładnie, a tak młodzież chodzi, ale mógłby ścieżkę edukacyjną, na przykład inną, o ptakach, Lorek by zrobił taką, a oni zbierają śmieci, nie wiadomo, co jeszcze tam znajdują, już nie mówię o akcesoriach, które leżą w lewo, jak się jedzie do Leszna, po lewej stronie tam nie zagląda, różne. Dobra. Z Dureksu na przykład. No inne. Już także nie wdawałem się w szczegóły, dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego dla pana słuchacza, aczkolwiek mimo wszystko no, ja bym nie usprawiedliwiał, że nie ma wprowadzonej ustawy, to można butelkę wywalić w rów, mimo wszystko. No, dobra, myślę, że ostatni telefon w dzisiejszym wydaniu tematu dla reportera odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, ja mam takie pytanie. Rawi rzezi się na stole. No jest. Ja byłem w niedzielę. No i po prostu mi się zachciało. A żeby skorzystać tam w Rawiczu, przy tych fontannach, przy tym wszystkim, to naprawdę nie ma gdzie. Czyli Rawicz toaleta publiczna przy fontannach. Dziękuję bardzo, miłego dnia. No, wczoraj też był taki telefon dotyczący toalet publicznych i tak, no, powiem państwu, jak się jest w pewnym wieku mężczyzną, a jeszcze fontanna obok... No to ja rozumiem to wszystko. To nie jest łatwa sprawa. A jeszcze za dużo herbaty albo wody się wypiło. Albo w ogóle, no, zimno jest. No i co? No, Aneta nam współczuje. Jak Aneta widzisz. Nie ma pojęcia, o czym mówimy, a my z Grzegorzem patrzymy na siebie znacząco jako panowie w pewnym wieku. I ciesz się, że nie masz tych problemów. Zupełnie coś innego chciałam powiedzieć. Życzymy państwu bardzo miłego dnia. Temat dla reportera jutro 9:15. Do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.